Szanowni Państwo, jesteśmy o krok przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Mam ogromną nadzieję, że tym razem pandemia nie przyniesie tak poważnego zagrożenia epidemicznego, jak było to w okresie wiosennym i nie zmusi nas do przeniesienia zajęć formułę online. Chcę Państwa zapewnić, że wraz z dziekanami wydziałów przygotowujemy się na różne scenariusze. Zdecydowana większość naszych pracowników i studentów naszej uczelni jest już zaszczepiona. Mamy dane, iż jest to aż albo ponad 80%, co jak pokazały właśnie doświadczenia poprzedniej fali, minimalizuje liczbę zachorowań. Dlatego bardzo gorąco do Państwa apeluję, do tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, nie zaszczepili się, a zwłaszcza studentów pierwszych lat, aby przed rozpoczęciem roku akademickiego zaszczepili się choć pierwszą dawką. To, proszę Państwa, podniesie poziom naszego bezpieczeństwa oraz zwiększy znacząco szansę na realizację zajęć stacjonarnych przez obydwa semestry. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do działu spraw studenckich, do którego kontakt znajdą Państwo na stronie internetowej uczelni i w zależności od liczby zgłoszeń zorganizujemy dla Państwa dedykowany punkt szczepień w naszej uczelni dla naszych studentów. Albo przekierujemy Państwa do punktu uruchomionego dla wrocławskich uczelni. Szanowni Państwo, po konsultacji z zespołem covidowym oraz dziekanami postanowiliśmy, że w tym roku akademickim większość zajęć będzie odbywała się stacjonarnie. Wyjątkiem są tutaj wykłady, które chcemy zrealizować zdalnie w formule online. Wszyscy musimy mieć świadomość, że sytuacja epidemiczna jest dynamiczna i może się gwałtownie. Zmienić i pogorszyć. Będziemy tę sytuację śledzić na bieżąco i informować Państwa bezpośrednio o wprowadzanych zmianach, jeżeli zajdzie taka konieczność. W obecnej sytuacji powrót do zajęć stacjonarnych jest możliwy, co chciałam z całą mocą podkreślić, zwłaszcza, że mamy zapewnione środki ochrony indywidualnej. A obecnie ustalamy też z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym kwestię odpowiedniego dostępu do szatni, mając świadomość zgłaszanych wcześniej przez Państwa studentów problemów. Dodam również, że nasze akademiki są w pełni do Państwa dyspozycji. Możecie Państwo składać podania. Proszę się z tymi składaniami wniosków pospieszyć, gdyż komisje ruszają już w połowie września. Chciałabym podkreślić, iż zarówno ja, jak i dziekani wydziałów jesteśmy w stałym kontakcie, jesteśmy otwarci na rozmowy i współpracę z Państwem, z Państwem studentami, z Państwem nauczycielami akademickimi i liczymy na Państwa pomoc i aktywną współpracę tak, byśmy mogli bezpiecznie zrealizować zajęcia w nadchodzącym roku akademickim. Szanowni Państwo, za nami bardzo intensywne wakacje bardzo wyjątkowo intensywny okres wakacyjny dla działu organizacji dydaktyki który dokonał w zasadzie w tym momencie niemożliwego uruchamia system elektronicznego planowania i rozliczania dydaktyki i tu na ręce pani Katarzyny Tadaszak Malinowskiej kierownika działu i pani Anny Kalbarczyk kieruję podziękowania dla całego zespołu i wspierających je osób spoza działu za ten ogrom włożonej pracy Proszę Państwa, mamy już wprowadzoną większość harmonogramów zajęć do tego systemu elektronicznego, tych zajęć, które będą realizowane w obydwu semestrach nadchodzącego roku akademickiego. Co prawda, jeszcze nie wszystkie dane są uzupełnione, dlatego też apeluję do Państwa kierowników jednostek, do Państwa opiekunów lat i adiunktów dydaktycznych o pomoc i współpracę w tym zakresie, w tym procesie. Zdecydowana większość danych, proszę Państwa, jest już umieszczona w systemie, co pozwala nam na globalne spojrzenie na tą sytuację i zidentyfikowanie określonych braków. Ten rok akademicki będzie dla nas, proszę Państwa, rokiem pilotażowym, rokiem testowym. Będziemy się uczyć funkcjonowania w nowy sposób i planowania elektronicznego dydaktyki. Już teraz widzimy, jak bardzo dużym będzie to dla nas ułatwieniem i pozwoli na uporządkowanie tego procesu. E, dlatego też bardzo Państwa wszystkich proszę i uczulam e, Państwa nauczycieli akademickich. Żebyście, że będziecie Państwo przypisani do konkretnej grupy, konkretnej sali czy miejsca realizacji zajęć w danym okresie, i w ten sposób te zajęcia będą rozliczane. A nasi studenci będą mogli i mieli możliwość na bieżąco elektronicznego sprawdzania i identyfikowania prowadzonych zajęć. Kolejnym usprawnieniem w zakresie procesu planowania i realizowania dydaktyki jest zapoczątkowany przez przez nas proces inwentaryzacji, opisywania i spisywania sal oraz ich wyposażenia. Wprowadzenie takiego ujednoliconego, takich ujednoliconych danych do systemu elektronicznego będzie kolejnym ułatwieniem i kolejnym krokiem przy planowaniu dydaktyki. I ułoży to nam się w ten sposób w bardzo przejrzystą strukturę i ułatwi te planowanie tego procesu. Bardzo się cieszę, że zespół moich współpracowników z takim zaangażowaniem i energią wprowadza kolejne usprawnienia dydaktyczne. W tym miejscu zapraszam również Państwa, Państwa nauczycieli akademickich oraz Was, studentów, do ws wszystkich kierunków naszych studiów na naszej uczelni, do jeszcze większego współuczestniczenia w tym procesie i współdziałania. Jestem otwarta na Państwa propozycje i sugestie. Szanowni Państwo, ten rok akademicki wprowadza w życie wiele zmian, nad którymi pracowaliśmy w ostatnich miesiącach. Rozpoczynamy kształcenie pierwszego roku kierunku lekarskiego według nowego programu studiów, kładącego większy nacisk na połączenie przedmiotów teoretycznych z klinicznym zastosowaniem pozyskanej wiedzy w przyszłości. Do tego, odpowiadając również za zapotrzebowanie społeczne, zwiększyliśmy nabór na pierwszy rok studiów y, kierunku lekarskiego, więc zaplanowanie zajęć w tym obszarze będzie wymagało nie lada precyzji. Ponadto studenci dietetyki będą od bieżącego roku akademickiego kształceni na Wydziale Farmaceutycznym i tu mogę powiedzieć, że w tym momencie kończone są prace przystosowujące laboratoria y, na Wydziale Farmacji Naborowskiej do specyfiki tego kierunku. Szanowni Państwo, na koniec chciałabym skierować kilka słów do studentów pierwszego roku. Drodzy studenci, lada moment pojawią się Państwo w murach naszej uczelni. Mam nadzieję, że utrzymamy zajęcia stacjonarne i skorzystają Państwo z tego, co najważniejsze i najcenniejsze, czyli bezpośredniego kontaktu z koleżankami, kolegami oraz nauczycielami akademickimi. Będzie to łatwiejsze, jeśli będą Państwo zaszczepieni, dlatego też jeszcze raz apeluję do Państwa o zaszczepienie się w miarę możliwości. Wybraliście Państwo odpowiedzialny zawód, odpowiedzialne zawody medyczne, będziecie mieć kontakt z pacjentami, z pracownikami systemu ochrony zdrowia. To bardzo ważne, byśmy wzajemnie dbali o swoje bezpieczeństwo. I jestem przekonana, że właśnie zaszczepienie to bezpieczeństwo nam podniesie. Cieszę się, że wybrali Państwo naszą uczelnię. Zrobimy z dziekanami wydziału wszystko, co w naszej mocy, byście Państwo z tego wyboru byli zadowoleni. Państwa opinie i sugestie są dla mnie bardzo ważne i powołaliśmy w związku z tym specjalną strukturę, abyście Państwo mogli te informacje nam przekazywać mogą Państwo pisać i przesyłać swoje uwagi pod adres komunikacja Odsyłam też Państwa na stronę internetową uczelni i zachęcam, abyście od samego początku wyrobili Państwo sobie nawyk korzystania ze skrzynek mailowych w domenie uczelni, bo tam właśnie kierować będziemy najważniejsze z naszego punktu widzenia dla Państwa informacje. Sprawdzonym źródłem informacji będzie również nasz newsletter. Szanowni Państwo, z dużą nadzieją czekam na rozpoczynający się rok akademicki. Liczę, iż bezpośredni kontakt z Państwem i studentami, nauczycielami akademickimi na terenie uczelni będzie możliwy i nieprzerwany. Dlatego, proszę Państwa, nie mówię do usłyszenia, ale mówię do zobaczenia i życzę powodzenia w nadchodzącym roku akademickim. Dziękuję bardzo.